modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na stylówki na lata 50. Najbardziej przeze mnie wyczekiwany program. Po prostu ubóstwiałam styl lat 50. Wtedy powstało mnóstwo świetnych właśnie stylów. Było też mnóstwo wspaniałych gwiazd, które kreowały wizerunek, który się utrzymywał i powracał przez dziesięciolecia i nadal nieraz powraca. Więc zapraszam już na wszystkie te stylówki. Kochani, specjalnie dla Was wykreowałam dzisiaj fryzurę trochę w stylu lat 50. Plan co do fryzury był troszkę inny, ale praktyka zweryfikowała moje pomysły, ponieważ mierzenie tych wszystkich strojów i robienie tych stylówek wiąże się z cały czas zdejmowaniem i wkładaniem ubrań, a w razie bardziej misternej fryzury, jakiegoś koka, ułożonych loczków, po prostu wszystko by się to rozpadło, więc po prostu najprostszy sposób upiąć troszeczkę w stylu pin-up, a kucyk z kręconymi włosami zainspirowany jest filmem Grease, o którym dzisiaj też przy okazji stylówek będę dużo mówić. Jest to muzyka z lat 70., ale który jakby odbywa się w latach 50. i tam jest też dużo takich typowych stylówek na lata 50. i bardzo właśnie też typowych looków. Jak chodzi o fryzurę, to ona jest zainspirowana raczej właśnie tym stylem młodzieżowym z lat 50., bo w latach 50. kobiety ścięły włosy i było modnych raczej dużo z fryzur z krótkimi włosami. Przypomnijcie sobie Marilyn Monroe albo chociażby Audrey Hepburn, która nawet jeśli miała dłuższe włosy, to były one upinane w koczek, typowa grzyweczka, także dużo było takich właśnie krótkich fryzur modnych. A jeżeli ktoś miał długie, no to właśnie było to typowo upinane, jakieś robione tutaj loczki. No a młodzież mogła sobie pozwolić na noszenie dłuższych włosów, noszono kokardy we włosach i w ogóle był to bardzo, bardzo kobiecy okres, który uwielbiam. No i w związku z tym będę przechodziła już do stylówek, bo jest tego sporo, powiem Wam. Ten strój, który mam na sobie, opiszę na samym końcu. Bo zaczynam od stylówek takich bardziej letnich, później przejdę do troszkę takich cieplejszych strojów. Następnie pokażę Wam zupełnie już takie wieczorowe kreacje. No i pokażę Wam też stylówki w stylu Gambitu Królowej. Żeby jeszcze tak krótkie wprowadzenie, to lata 50. to okres bardzo kobiecej mody. Wówczas tradycyjne wartości, szczególnie na przykład w Ameryce, były promowane, a wiadomo, Ameryka przez swoje filmy jest jakby modowo najbardziej z tego okresu rozpromowana. No i właśnie w opozycji do tego komunizmu w Rosji i do tej zimnej wojny, do wszystkich tych wydarzeń, promowano te tradycyjne wartości rodziny, kobieta jako strażniczka ogniska domowego, gospodyni, pani domu. Styl pin-up się bardzo nam kojarzy, ale ja bym tu chciała trochę powalczyć z tym wizerunkiem, bo owszem, pin-up jak najbardziej, te dziewczyny z plakatów w tych kraciastych, czy też jakichś kropeczkowanych sukieneczkach słodziutkich, z czerwoną szminką, bardzo, bardzo mocno tutaj się wryły w naszą świadomość, jak chodzi o lata 50., ale to nie była jedyna rzecz, którą się nosiło. Pin-up tak naprawdę to jest taka ekstrawagancja, troszkę właśnie coś takiego, nawet może momentami nieprzyzwoitego to było, natomiast ja Wam pokażę stroje w różnych stylach, ale wszystkie będą z lat 50. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to, że w zasadzie jeszcze w latach 50. nie było stylu młodzieżowego. Młodzież nosiła troszkę krótszą wersję, jak chodzi o kobiety, sukienek, spódnic, niż kobiety starsze lub zamężne. Starsze kobiety, w sensie starsze niż panny. Kobiety zamężne, kobiety po 20-30 roku życia nosiły sukienki zdecydowanie za kolano, natomiast młodzież mogła sobie pozwolić na noszenie sukieneczek do kolana, krótsze już raczej nie noszono wtedy, przynajmniej nie na miasto, jak to się mówi. No i to jest chyba jedyna rzecz, która odróżniała młodzież. Wiadomo, że młodzież zawsze chce nosić te najmodniejsze wzory, fasony, to jest jakby oczywiste. Ale jakby jak chodzi o styl ubrań, o ich krój, taką stylistykę, to było to samo, co nosili starsi. Dopiero lata 60. wykreowały w zasadzie modę młodzieżową i o tym już w następnym programie. No i moi drodzy, zacznę od strojów takich właśnie letnich. No i tutaj jeden z takich moich letnich strojów to jest spódniczka, którą już widzieliście w moich zakupach. Jedwabna spódniczka, którą kupiłam za, o ile pamiętam, to za 3 zł. Wow! Czysty jedwab i ona jest właśnie typowo i długość, tak lekko za kolanko. I
i taki szeroki krój, wąski pas jest w stylu lat 50. i do tego pozwoliłam sobie włożyć taką bluzeczkę, którą ostatnio też pokazywałam w holu lumpeksowym, też czysty jedwab, więc to jest taki, powiedziałabym, nawet trochę luksusowy strój. Ta bluzeczka właśnie ma tutaj krój dekoltu, taki zabudowany, z takim jeszcze tu upiętym kwiatkiem z lata 50-60. Spodobało mi się połączenie tego fioletu z tym kremowym kolorem. No i do tego w drugiej wersji włożyłam sobie jeszcze taki sweterek, który też widzieliście w holu, czysty kaszmir z tutaj z futerkiem z królika i też jest związany na jedwabną szarfę, on jest w tym kolorze co spódniczka i właśnie takie zestawy były bardzo modne w latach 50. Nie wiem czy pamiętacie, ale też była taka jakiś czas temu moda na takie kompleciki dzianinowe, bluzeczka i sweterek w jednym kolorze, w jednym stylu, sweterki zapinane na guziczki do samej góry. No i właśnie to jest styl lat 50. Ja tutaj sobie pozwoliłam na taki bardziej narzutko kardiganik do tej bluzki zabudowanej. No i bardzo, bardzo moim zdaniem słodki styl. I tu pokażę Wam przebitki właśnie z filmu Grease, gdzie główna bohaterka ma na sobie te na początku, jeszcze w tym filmie, ona ma taki słodki, niewinny, dziewczęcy wizerunek. Jest taką właśnie tradycyjną dziewczyną z wartościami, która właśnie nosi takie słodziutkie stroje, typowo kobiece, typowo dziewczęce. No i to jest coś w tym stylu. Właśnie coś takiego w tym stylu. Pokażę Wam później też dla kontrastu strój, jak ona się przeobraziła. W co ona się przeobraziła. Też z lat 50. stylówka. No i taki słodziusieńki strój. Do tego wybrałam te buciki, co ostatnio widzieliście w moim holu od Maloro Blanika, bo takie kruje butów też były w latach 50., takie malutkie obcasiki, jak najbardziej się też takie coś nosiło. Szpileczki, buty bardziej zabudowane, takie klasyczne raczej obcasy wtedy królowały. No i tutaj te buciki też mi się wpisały do takich delikatnych strojów, jak najbardziej pasują. No i właśnie tak to, kochani, sobie wymyśliłam i ta stylówka jest przekobieca według mnie. Jest taka słodka, że aż słodycz z niej się wylewa, powiedziałabym. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba, jak kocham coś takiego. Na letnie, jak najbardziej do teatru w lecie, czy na jakieś wyjście do kawiarni, do restauracji bym się tak ubrała. To nie jest coś, co ja bym tylko do stylówki włożyła. To są cudowne ubrania, w których się czujemy mega luksusowo. Dobrze, następna stylówka. Znowuż będzie ze spódnicą, oczywiście spódnica też w stylu lat 50. No i zobaczcie, tutaj też sobie włożyłam do tej samej bluzki tą spódnicę, ale chciałam Wam tu pokazać też taki styl, który był bardzo wtedy popularny, czyli noszenie chustek, cieniutkich takich apaszek, chustek na głowie. No i właśnie wtedy kobiety często sobie wiązały takie apaszki, czy to od wiatru, czy po prostu dla elegancji i często jeszcze były takie kocie okulary do tego. Ja niestety takich nie posiadam, bardzo żałuję, bo byłoby to naprawdę ekstra stylówką razem z tymi okularkami. No ale niestety właśnie nie posiadam takich. Kolejna letnia stylówka to stylówka z koszulą, którą też widzieliście ostatnio w holu, tym wiosennym pierwszym. Bardzo dużo nosiło się takich koszul wiązanych właśnie w pasie. To był troszeczkę taki styl właśnie pin-up. No i ja tą koszulę sobie związałam w pasie, do tego włożyłam spodnie, bo na przykład Audrey Hepburn wykreowała taki look z rurkami. Ona akurat lubiła bardzo czarne rurki i w ogóle takie całe czarne stroje ze spodniami. Bardzo wąskie w pasie, takie obcisłe, trochę krótkawe spodnie. No i do tego właśnie bluzka, golfik czy też coś takiego. Często też właśnie, nawet w filmach pojawiała się właśnie w takich wiązanych koszulach albo koszulach założonych tak jakby tutaj w pasie na siebie, nawet męskich koszulach. No i do tego flats tak zwane, czyli buty na płaskim obcasie, coś w rodzaju balerinek wykreowano. No i dlatego zobaczcie tutaj moje takie marynarskie spodnie. Właśnie też obcisłe, granatowe tym razem. Nie poszłam w kolor, tak jak Audrey Hepburn, tylko kolor czarny, tylko granat i ta koszula w kwiaty, tak bardziej w romantyzm. Z tymi płaskimi bucikami a la balerinki. Tak właśnie mi się wydaje, że prócz koloru to nawiązuje do stylu Audrey Hepburn, który uwielbiam, nawiasem mówiąc. W ogóle ją uwielbiam, jest mega stylową kobietą, była mega stylową kobietą.
drugiej wersji pokażę Wam tu jeszcze z tymi moimi takimi bucikami, które też były bardzo, bardzo modne w tamtym czasie, z takim otwartym palcem i z kokardką. To są prześliczne buty Essino, całe skórzane łącznie z podeszwą, w takie jakby kwiatki turkusowe. No i one właśnie mają tą taką słodką kokardkę lat 50. na sobie. I też bardziej taka dziewczyna już, która chce okazać seksapil, włożyłaby może do takich właśnie rureczek sobie takie butki bardziej ekstra seksowne. No i moi drodzy, właśnie dużo kobiet już w latach 50. takich praktycznych kobiet o sportowym duchu nosiło spodnie i taki look był bardzo, bardzo wtedy popularny i między innymi właśnie Audrey Hepburn przyczyniła się do jego rozpowszechnienia. No i wbrew naszym wyobrażeniom nosiło się też shorty. Ja tutaj Wam dzisiaj już nie pokażę shortów, bo mam bardzo dużo tych stylówek. Mam nawet takie shorty, które by mi pasowały, ale już po prostu czasowo się nie wyrobiłam. Ale nosiło się też shorty, takie z wyższym stanem. Tylko że oczywiście to było na wakacje, na plażę. Tego nie nosiło się w żaden sposób w mieście, tylko w jakimś takim kurorcie nadmorskim, kiedy szliśmy właśnie z przyjaciółmi na plażę. No ale tymczasem jeszcze a propos tych spodni, to pokażę Wam właśnie teraz drugą stylówkę ze spodniami i ostatnią dziś. Z tymi moimi takimi skórzanymi, bardzo obcisłymi leggingsami, bo właśnie jest to stylóweczka na bohaterkę naszego filmu Grease, stylóweczka, która pokazuje jej przeobrażenie na końcu, żeby zaimponować swojemu chłopakowi, temu z tej subkultury właśnie Greasów. Ona się przebrała tak bardzo hardkorowo, jak na tamte czasy, to myślę, że nawet dość wyzywająco. I nawet paliła tam papierosa, co było niepodobne do niej w ogóle. Zobaczcie, te spodenki, takie bardzo obcisłe, do takiej obcisłej bluzki, ja tutaj mam taką jedwabną bluzeczkę z łódkowym dekoltem, bo łódkowe dekolty też wtedy były bardzo modne. Czarny strój, tak jak bohaterka filmu, i do tego szpilki czarne, takie zwykłe szpilki, które mam na sobie, włożyłam. I takie klasyczne szpilki z klasycznym właśnie obcasem też jak najbardziej były noszone. No i ten strój, zobaczcie tutaj na oryginał, jak wygląda właśnie Olivia Newton-John w tym filmie, w tej stylówce. No i tutaj moja wersja tej stylówki. Bardzo rewolucyjny, bardzo wyzywający strój jak na tamte czasy. No i tak właśnie taka subkultura już młodzieżowa zaczęła się tworzyć. Ale to była taka naprawdę, naprawdę marginalna część. A tak a propos ta nazwa Grease, czyli taka smoła albo smar, albo coś takiego, co takie smarowidło tłuste, ten grease, bo grease to znaczy tłuszcz dosłownie. To była taka pomada do włosów, bo w pewnych właśnie środowiskach młodzieżowych chłopcy robili sobie takie czuby z włosów, smarowali taką pomadą to. I no i właśnie z tego jest nazwa tej jakby tej subkultury grease. Też oznaczało to w tamtych czasach, taki w slangu oznaczało to podryw po prostu. No i stąd nazwa tego filmu, bo właśnie bohater jest takim właśnie młodzieńcem. No, ale tymczasem te dwie stylówki właśnie z tego filmu, to jest jeden z filmów, które mi się najbardziej kojarzą z latami 50. No dobra, ale idźmy dalej. Teraz przejdziemy już może do mniej takich strojów letnich, tuż bardziej coś na jesień. Ta sama spódniczka, taka czerwona spódniczka, ona się jest taka malinowa bardziej. Malinowa spódniczka szeroka. Ona oczywiście nie jest z lat 50., ale jest w takim stylu, jest zmarszczona. Gdybym włożyła szeroką halkę pod nią, to byłaby jeszcze bardziej taka napuszona. Ale już sobie to darowałam, szczerze Wam powiem, bo oczywiście w rzeczywistości bym nie nosiła do niej. No, oj, nie ten żakiet. No i do tego, zobaczcie, żakiet oryginalny z tamtych lat. Kupiłam vintage'owy żakiet z wełny, z takimi pięknymi, oryginalnymi guzikami. No jest w ogóle boski, ma jedwabną podszewkę, jest troszeczkę już zużyty, ale do tej stylówki według mnie wygląda bardzo, bardzo smacznie. Do tego jakaś torebeczka, taka do ręki, bo takie głównie wtedy się nosiło. Bardzo obcisły żakiecik i typowe takie kołnierze właśnie na lata 50. Dużo nosiło się też tych rękawków takich przykrótkawych czy czwarte. Często były one zakończone jakimiś takimi patkami albo wyłogami. No i tutaj bardzo mi się spodobał ten pomysł tej stylówki właśnie do tej spódnicy. A druga wersja jest też
też występowały takie trendy do tego samego żakietu, wąska spódnica w pepitkę. Moja spódnica, szczerze mówiąc, jest trochę za krótka. Ona by była już troszeczkę skandalizująca w tamtych czasach, jak dla kobiety dojrzałej. Ale no niestety nie mam dłuższej takiej, a nie lubię dłuższych, wąskich spódnic, bo to się nie sprawdza po prostu przy moim trybie życia zupełnie. Także po prostu nie kupowałam już specjalnie. Ale możecie sobie wyobrazić, że odrobinę powinna być tak z 10 cm dłuższa ta spódnica. Mogłoby oczywiście być rozcięcie, żeby się wygodniej chodziło. No i wówczas takie elegantki, takie kocice tamtych czasów na pewno by coś takiego mogły włożyć, tym bardziej, że żakiet jest faktycznie z tamtych lat. No i do tego elegancka torebka, też torebka z moich niedawnych holi torebkowych. Też oryginalna z tamtych czasów, lata 50., 60., być może przełom, początek 60., ale jak najbardziej pasuje do takiego stroju, elegancka torebka do rączki. No i taki... według mnie całkiem też fajny strój, dosyć seksowny, dosyć szykowny, ale już taki na ulicę. Troszkę już taka jesień, wrzesień może. Jak najbardziej można coś takiego było włożyć na ulicę, do pracy nawet, jako taką a la garsonkę. No dobrze, kochani, to teraz przejdę do strojów takich już troszkę bardziej w zimę idących. No i mam tutaj spódniczkę, którą widzieliście, zapowiadałam, tak krótko ją pokazywałam w ostatnim holu, którą kupiłam za 5 zł i ona jest bardzo wąska w talii, szeroka na dole i plisowana. To jest coś właśnie w stylu uczennicy z lat 50. Ja do niej sobie dokupiłam za dosłownie jakieś grosze taką halkę tiulową, żeby ona bardziej stała, bo ta spódnica, mimo że jest szeroka, to sama jakby tak nie sterczy. Natomiast właśnie wtedy modne były te sterczące spódniczki, o, żeby ona bardziej odstawała dołem, była taka z koła, no to wtedy nosiło się halkę, albo była wszyta ona pod spódnicę, nawet taka tiulowa obręcz. No i właśnie do tego dobrałam sobie kardiganik, bo zobaczcie, w ogóle w tamtych czasach te kardiganiki były bardzo, bardzo modne. Najlepiej by do tego jeszcze wyglądały jakieś małe perełki. Ja tutaj przypiłam sobie taką perłową broszkę, żeby to troszkę szyku temu zadać. No i to mi się kojarzy z takimi stylówkami już właśnie z Gambitu Królowej, z tymi uczennicami szkoły. Wąskie kardiganiki, modna spódniczka i do tego jazzówki albo buty w stylu jazzówek. Moje są współczesne, Gino Rossi, takie granatowe, więc pasują do tego niebieskiego sweterka. No i właśnie też to był szał. Nie wiem, czy pamiętacie, albo jeżeli ktoś oglądał Gambit Królowej, to tam dziewczyny w tej szkole, którym zazdrościła główna bohaterka, mają takie biało-czarne buty, bardzo wtedy modne. No, te nie są biało-czarne, ale w takim właśnie kroju tych jazzówek. No i jak najbardziej dla uczennicy płaskie buty były bardziej odpowiednie, ale płaskie, ale modne, jak najbardziej. Bardzo podoba mi się zestawienie tego niebieskiego swetra, bo nie wiem, czy to widać, ale na tej spódniczce są takie niebieskie paski prawie w identycznym kolorze. One są bardzo małe, ale z bliska widać tutaj to zestawienie, że ono bardzo ładnie ze sobą gra. Ten taki ciekawy, w ciekawym odcieniu niebieskiego sweter do środka z tą spódniczką. Oczywiście tutaj pewnie uczennica miałaby ze sobą jakiś plecak czy też modną torbę na tamte czasy. I postanowiłam do tego włożyć też płaszczyk. Ten płaszczyk może nie jest specjalnie młodzieżowy, bo jest bardzo, bardzo elegancki. Kochani, i to też jest oryginalny płaszcz designerski z jedwabiu. Zobaczcie, on jest z czystego jedwabiu i ma takie bardzo w retro stylu wzory na sobie. Też jest taki krój, który mógł być noszony właśnie w latach 50., 60. z takimi dużymi, wystającymi guzikami, przykrótkimi właśnie rękawkami. No i bardzo ciekawy krój. To jest designerski jakiś płaszcz, ale jest właśnie zrobiony w stylu lat 50. Ma przepiękne takie wzory właśnie w stylu art deco, więc jak najbardziej tamte czasy pasuje to wszystko stylowo i kolorystycznie mi się bardzo spodobał do tego stroju, mimo że tu są kratki, ale są bardzo subtelne, a tutaj są takie rozetowe wzorki, też bardzo subtelne i w kolorze bordowym. No i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajne zestawienie, już może z tym płaszczem mniej młodzieżowe, bardziej takie dla takiej pani idącej gdzieś po sprawunki.
albo nawet idącej do koleżanki na kawę. No i tak, ciekawa jestem, co myślicie o tej stylówce? Mnie się bardzo podoba kolorystycznie. Uwielbiam takie połączenia kolorów i takich subtelnych wzorów. Jak najbardziej retro, vintage'owa stylóweczka. Kochani, idziemy dalej. I następna stylówka będzie ze spódnicą, tą moją skórzaną, taką piękną spódnicą właśnie dokładnie w stylu lat 50. Ja nie wiem, z jakiego ona jest okresu, ale wcale nie jest wykluczone, że to jest z lat 50., bo ta spódnica jest idealnie w takim kroju, ma bardzo, bardzo wąską talię, jest bardzo szeroka i jest odpowiedniej długości, właśnie takiej do połowy łydki. No i do tego właśnie dobrałam sobie tym razem już taką jesienną stylówkę. Ten żakiecik, który ostatnio Wam też przelotnie pokazywałam, prześliczny taki lniano-wiskozowy żakiet, bardzo wąski, wąski w talii i zobaczcie, z takim właśnie kołnierzem na lata 50. z dużymi też, dosyć dużymi guziczkami. Rękaw również 3/4 z takimi fajnymi rozcięciami. To można było nosić jako jakby taką bluzkę albo już na coś, na jakiś spód, jako taki żakiecik. Ja to włożyłam w charakterze bluzki do tej spódnicy. No bo chciałam Wam też pokazać drugą wersję tej stylóweczki, ale sobie jeszcze popatrzcie tak solo, jak to wygląda. Do tego można jakąś fajną torebeczkę sobie dobrać. Ja jeszcze tutaj dobrałam takie buciki, które też między innymi się nosiło w latach 50. Zobaczcie na ten obcasik i takie jeszcze trochę nawet w stylu powojennym. Zamszowo-skórzane buty z takim paseczkiem po środku, trochę wzorowane na butach do tańca. Bardzo wygodne buty. No i to też jak najbardziej się wpisywało w trendy lat 50. I zobaczcie teraz do tego moja boska, po prostu niedawno zakupiona pelerynka z wełny. Ona nie jest w 100% z wełny, a tam jest wełna, tam jest mohair i jeszcze jakiś dodatek sztucznego i to jest wyprodukowane w Szkocji oryginalnie, no przepiękna rzecz i zobaczcie na tą stylówkę z tą peleryną na wierzch do tego stroju, po prostu zatkało mnie, uwielbiam tą stylówkę, ta peleryna jest boska, jeszcze w drugiej wersji przypiąłam sobie do tej pelerynki broszkę celowo, żeby jeszcze dodać jeszcze trochę tej elegancji, tego szyku, a broszki oczywiście się nosiło i dotąd się nosi, ja osobiście bardzo lubię broszki. Bardzo, bardzo podoba się ta peleryna i na pewno będę w niej chodzić. Na ten moment jest troszkę za zimno, bo nadal jest na minusie, ale myślę, że za 3-4 tygodnie na pewno się tak ubiorę gdzieś. Być może nawet nie do tej spódnicy, a do tej właśnie w kratkę albo do tej różowej, żeby nawiązać kolorystycznie malinowa peleryna i malinowa spódnica. Także nie mogę się już doczekać ocieplenia. I kochani, najbardziej elegancka wersja teraz z lat 50. to jest to, co mam na sobie. Sukienka taka już w stylu wizytowym, wieczorowym. Ona może nie jest w typowym takim wzorze z lat 50., bo to jest współczesna sukienka, ale ma typowy krój. Trochę łódeczkowy dekolt, bardzo wąska w pasie, bardzo szeroka na dole, bardzo kobieca. Kocham ten krój, ale niestety muszę Wam powiedzieć, że ta sukienka mimo że bardzo mi się podoba, jest szalenie niewygodna i niedobra do noszenia w lecie, ponieważ jest tak sztuczna, że pod spodem się jest całkowicie mokrym. Byłam w niej na weselu raz, no i po prostu nie dało się wytrzymać. Po 2 godzinach się przebrałam w inną sukienkę, dobrze, że sobie wzięłam zapasową, bo jest po prostu człowiek pod spodem całkowicie mokry. Ale w każdym razie jest prześliczna, to na pewno. I wzory, i ten krój typowo z lat 50. jest według mnie zachwycający. I kochani, do tego, oczywiście idziemy gdzieś na wieczór, do opery, na bal, na imprezę, może nie na bal, bo to jednak aż balowe nie jest, ale co najmniej koktajlowe, albo właśnie do teatru, do opery jak najbardziej już można. I do tego jedwabny płaszcz, który dostałam od mojej rodziny i to jest oryginalny, vintage'owy płaszcz, nawet z jedwabną podszewką. Zobaczcie, jak to jest cudownie
zrobione. Ta podszewka jest tak samo ładna jak wierzch. To w ogóle on jest ręcznie szyty. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tutaj są normalnie szwy. Widać, że ktoś tą podszewkę ręcznie wszywał. Po prostu to jest robota krawiecka, mistrzowska robota. I te mankietowe rękawki, to jest czysty jedwab, kochani. Atłas jedwabny. To jest po prostu skarb, ten płaszcz. Bardzo rzadko go noszę, bo na tak eleganckich okazji po prostu nie miewam za często, ale jest przecudowny. No i zobaczcie, do tej sukienki, no to jest po prostu dla mnie mistrzostwo świata. Typowe lata 50. i to już takie w takim high life wydaniu. Do pięknej torebki, do eleganckich butów czarnych, na przykład po prostu czarnych czułenek, czarnych obcasików. Wspaniale to wygląda według mnie. No i to była moja ostatnia stylówka. Jeszcze chcę wrócić trochę do Gambitu Królowej, bo moja koleżanka niedawno była ze mną na zakupach, moja przyjaciółka, zresztą, która niedawno miała urodziny. Pozdrawiam cię, kochana. No i zrobiłyśmy takie krótkie stylówki z tym, co kupiła, a właśnie kupiła rzeczy, bo była zainspirowana stylówkami z Gambitu Królowej również. No i kupiłyśmy taką, razem ona kupiła spódnicę układaną w stylu też uczennicy, taką dłuższą, przepiękną, z wełny, w taką krateczkę, i dobrałyśmy do tego trzy różne outfity, mianowicie taka, jedna jest takim sweterkiem kaszmirowym w serek, czyli taki bardzo, bardzo klasyczny sweterek do czerwonego paseczka, sweterek jest zielony, bo nawiązuje do kolorów spódnicy. No i oczywiście też się uczesała w taki kucyk z kokardką, żeby nawiązać. Bardzo urocza stylówka. Druga stylóweczka jest też taką bardzo, już trochę nawet w 60. lata wpadającą bluzką w kropeczki z wełny. I też ta bluzka nawiązuje kolorystycznie do spódnicy i ten kołnierzyk robi tutaj robotę, nadaje tego takiego retro charakteru tej stylówce według mnie. Ciekawa jestem, jak się Wam podobają te stylówki z Gambitu Królowej. Mnie się bardzo podobają. Troszkę tutaj już przechodzimy w stronę lat 60. To jest takie lekkie przygotowanie do stylówek, które zobaczycie już niebawem na moim kanale. I ostatnia stylówka jest taką właśnie tą samą, którą ja Wam dziś pokazywałam. Łódeczkową, czarną bluzką z jedwabiu do tej spódniczki. I też wygląda według mnie bardzo uroczo i jak najbardziej wpisuje się w te trendy. No i kochani, ciekawa jestem, jak się Wam podoba ten styl i czy też oglądaliście Gambit Królowej, czy zainspirował Was ten film, bo tam jest mnóstwo rzeczy właśnie modowych i tematów modowych i przepięknych kreacji. Jeśli nie oglądaliście, to szczerze Wam polecam. Moi drodzy, no nie wyczerpałam tematu lat 50. i nadal czuję niedosyt, ale i tak jestem zadowolona z tych stylówek i te wszystkie stroje, no może oprócz tego bardzo vintage'owego żakietu, który po prostu jest mi go już szkoda, będę na pewno to nosić, bo to jest jeden z moich ulubionych stylów. I nie dziwię się, że nadal lata 50. co jakiś czas wracają, bo te stroje i właśnie też styl pin-up to jest coś ultra kobiecego i każda kobieta czasem ma ochotę się tak ubrać, prawda? Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, piszcie koniecznie i co się Wam podoba, co Was zainspirowało i piszcie, czy lubicie lata 50. Proszę Was o komentarze, o polubienia filmiku, jeśli Wam się podobał i oczywiście o subskrypcję, bo powiem Wam, że chyba to jest mój najsłabszy punkt, subskrypcję, bo mam dosyć fajne wyświetlenia i dużo pracy wkładam w filmiki, a nie przekłada się to tak do końca na te subskrypcje, ale pracuję nad tym. Już niedługo zobaczycie nową czołóweczkę, więc serdecznie Was zapraszam do subskrypcji i do polubiania filmików. Kochani, do widzenia, do zobaczenia, cześć!